Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Kamila Kurkowska i mam przyjemność dzisiaj rozmawiać z radczynią prawną Agnieszką Skowronek, Head of Legal M&A w grupie Eurocash, członkinią zarządu spółki Arhelan i prawniczką współpracującą z fundacją Girls Move. Witam Cię serdecznie, Agnieszko, w naszym podcaście Prawo do Głosu. Dzień dobry Państwu, cześć Kamila. Agnieszko, dzisiaj będziemy rozmawiały o karierze prawniczki, ale takiej trochę, znaczy nie wiem, czy nietypowej, takiej specyficznej, a mianowicie prawniczki M&A-owej. Czy możesz nam proszę opowiedzieć, jaka jest Twoja historia, to znaczy jaka była Twoja droga z prawniczki współpracującej czy pracującej w dużej kancelarii do biznesu? I chciałabym, żebyś też nam trochę więcej powiedziała o specyfice Twojej pracy. To znaczy, czy można realizować się w roli prawnika in-house? No można, wbrew pozorom można, mimo że ja kiedyś, dawno temu, jeszcze zanim tym in-house'em zostałam, szczerze mówiąc, nie do końca sobie wyobrażałam tego typu pracę. Bardziej ona mi się kojarzyła z tak zwaną bieżączką, a to dla mnie był killer. Ale po kolei. Moja kariera zaczęła się już kilka lat temu, jeszcze w Krakowie, bo tam studiowałam na UJ-cie prawo. Następnie rozpoczęłam już wieloletnią, bo trwającą 5,5 roku bodajże współpracę z ZKS-em, z Kancelarii Sosnowskiej Kawiecki Szlęzak. Początkowo w dziale Banking and Finance, ale dosyć szybko, choć przypadkiem, trafiłam do działu transakcyjnego, czyli do tak zwanych M&A-ów. I też się zorientowałam, że to jest właśnie ta ścieżka, która bardzo mi się podoba, która jest przede wszystkim związana z biznesem, na czym mi zawsze zależało, ale jest w pewnym sensie niepowtarzalna, bo każda transakcja jest inna. Wiąże się też z dużą adrenaliną, wyzwaniami, no a to są zdecydowanie rzeczy, które mnie napędzają. W M&A-ach się znalazłam naprawdę przypadkiem. Wynikało to z tego, że jednym z pierwszych projektów, które realizowaliśmy po tym, jak dołączyłam do SKS-u, był duży międzynarodowy projekt, który obejmował bardzo różne obszary prawa, w tym banking finance, kwestie regulacyjne, rynku kapitałowego, ale też te M&A. Oczywiście także inne, ale jakby te trzy działki to były takie, z którymi gdzieś tam byłam bardziej lub mniej związana. I za działkę w tymże projekcie za tą część transakcyjną był odpowiedzialny mój kolega, który z uwagi na nagromadzenie innych projektów był bardzo blisko deadline'u, a właściwie już po deadline'ie i potrzebował wsparcia. No i tak ja go wspierałam w tym projekcie i tak małymi krokami, projekt po projekcie, zaczęłam bardziej angażować się w projekt M&A i trochę wychodzić jednak z tej działki bankowej czy tam finansowej. Ostatecznie całkowicie skupiłam się na transakcjach M&A. To trwało, to już właściwie trwa od 2013 roku, także już 9 lat z plusem. I też skracając, bo ta historia M&A-owa to jest dosyć, w 9 lat to się można naprawdę sporo zrobić. Ja rzeczywiście miałam możliwość i myślę, że też szansę na prowadzenie czy tam uczestniczenie w bardzo dużych projektach M&A-owych, współpracy z takimi topowymi klientami. To była oczywiście odpowiedzialna praca, ale też praca przynosząca wiele satysfakcji, zwłaszcza wynikające między innymi z pracy z klientem, z koordynowaniem zespołów zarówno w ramach kancelarii, jak i też zespołu po stronie klienta. Jednym z tych klientów była grupa, czy nadal jest grupa Eurocash i tak dosyć, powiedziałabym, płynnie z roli prawnika kancelaryjnego przeszłam do roli prawnika in-house. Po prostu, jak to się mówi, przejął mnie klient dosyć skutecznie. Dla mnie też była, decyzja o przejściu jako prawnik in-house nie była łatwa. Trochę trwało, zanim ją podjęłam. Myślę, że chyba 6 miesięcy prowadziliśmy rozmowy, więc wydaje mi się, że to jest dosyć długo. Ale takie kilka kwestii, które dla mnie były najważniejsze i zdecydowało o tym, że jednak postanowiłam zmienić swoje miejsce pracy, byli przede wszystkim ludzie, bo ja z mojego aktualnego pracodawcy już kilka takich tych kluczowych osób z perspektywy transakcji M&A znałam i bardzo ceniłam. Druga kwestia też, nie ukrywam, praca w kancelarii była wymagająca pod każdym względem, również czasowym. I postanowiłam trochę jednak to moje zaangażowanie godzinowe zmniejszyć, bo ono było szalone. Oprócz tego miałam też
To była właściwie dokładnie najważniejsza kwestia, która zdecydowałam o tej zmianie, mianowicie to, że ja zawsze chciałam lepiej rozumieć biznes i w kierunku tego biznesu iść. Oczywiście w kancelarii też ma się do czynienia z biznesem, natomiast to jest zupełnie inna praca, wynikająca też z tego, że klientów jest sporo, klienci są z różnych branż, więc nawet wieloletnia znajomość klienta nie daje takiej wiedzy, jaką ma się jako prawnik in-house. Oprócz tego mnie też bardzo zawsze interesowały kwestie finansowe. Takim moim celem nadrzędnym było, mówiąc kolokwialnie, ogarnianie transakcji nie tylko od strony prawnej, ale też rozumienie tych wszystkich mechanizmów cenowych, co to jest EBITDA, czym się różni od EBIT, jak się to liczy, a dlaczego w takiej transakcji potrzebujemy bazować właśnie na EBITDA, a w innej na sprzedaży i tak dalej. Więc kolejnym krokiem jakby, i też po to musiałam zmienić pracę, żeby zrealizować inne swoje cele, między innymi studia podyplomowe z wycen spółek, a później też program Executive MBA. Ale minęłam się z pytaniem, czy można się realizować w tej roli. Ja uważam, że jak najbardziej. I to było też pewnie takie, może nie zaskoczenie dla mnie, ale takie poczucie, że to był dobry kierunek. Ponieważ praca in-house'a, przede wszystkim w tej działce M&A-owej, bo to jest moja działka, nie chciałabym się wypowiadać za takie stanowisko typowo prawne w firmie, gdzie tych obszarów prawa jest więcej, a no moja działka jest bardziej specyficzna, czy tam specjalistyczna, to zdecydowanie nie brakuje wyzwań. To też nie jest tak, że prowadzi się jeden projekt, bo też decyzja o stworzeniu w ramach grupy, czy tam spółki, stanowiska prawnika odpowiedzialnego za M&A świadczy o tym, że ten podmiot jest mocno transakcyjny. To zazwyczaj oznacza, że nie robi jednego projektu w jednym czasie, tylko tych projektów jest więcej. To niekoniecznie są duże M&A, to mogą być też mniejsze transakcje, to mogą być reorganizacje wewnątrzgrupowe. No, u nas tych projektów jest zdecydowanie dużo. Natomiast plusem takiej pracy wewnątrz, oprócz tego, że oczywiście ma się szerszy obraz, że siłą rzeczy trzeba zrozumieć branżę i na to jest wreszcie czas. Znaczy, czas oczywiście nadal brakuje, tak samo jak w kancelarii, ale jednak skupiając się w jednej branży, jest łatwiej połapać kilka wątków niż pracując z wieloma klientami z różnych branż. Jeśli chodzi o moje podwórko, no, nasza grupa działa w branży FMCG, natomiast też ta działalność jest dosyć, powiedziałabym, w pewnym sensie zdywersyfikowana, bo my zarówno działamy po stronie hurtu, jak i detalu, mamy też tak zwane projekty. Jesteśmy też obecnie w e-commerce, bo jednym z naszych brandów jest Frisco. Także ta praca na pewno też dodaje wiedzy. Ja, szczerze mówiąc, jako prawnik, tak od strony wszechstronności, to się czuję teraz mocniejsza niż te kilka lat wstecz, bo też w kancelarii często, zwłaszcza w takiej dużej kancelarii, gdzie wszystkie obszary prawa są pokryte w odpowiednich działach, to też jest trochę taka tendencja, że każdy no, jest specjalistą w swoim obszarze, już niekoniecznie w innym. Natomiast rola prawnika in-house też takiego M&A-owego też w pewnym sensie znaczy wymusza, ale też jakby motywuje, przynajmniej ja tak mam, do zrozumienia nie tylko mojej działki, nie tylko M&A-ów, prawa korporacyjnego, czy nie wiem, handlowego, czy umów, ale też kwestii pracowniczych, regulacyjnych, związanych, takich, które mogą się po prostu w transakcjach pojawić. Także podsumowując, wyzwania jak najbardziej, można się realizować jak najbardziej. Na pewno taka rola daje też szerszy obraz transakcji, bo też zahacza o kwestie finansowe, o kwestie takie typowo branżowe, tak? Czyli na przykład, nie wiem, w naszej branży co jest ważne? Kwestie zezwoleń alkoholowych, oczywiście pracownicze, no bo każda firma pracownikami stoi, ale też możliwość takiej bezpośredniej współpracy z innymi działami. No, w moim przypadku to jest współpraca na przykład z działem księgowości, kontrolingu, z działem relacji inwestorskich i to wszystko jest, uważam też, bardzo ciekawe jest niezaprzeczalnym atutem pracy prawnika in-house. I może jeszcze jedna kwestia, bo to moje przejście do roli prawnika M&A było płynne, powiedziałabym, że nawet bardzo płynne, bo ja w dniu X przygotowałam projekt umowy dla klienta Eurocash, a w dniu X plus 1 odebrałam ten projekt umowy i przeprowadziłam transakcję tę samą zresztą, jako lider tylko od strony klienta. Jak te kilka lat temu przechodziłam do biznesu, to bardzo mało było stanowisk prawników M&A-owych. Natomiast teraz widzę, że to jest coraz częstsza praktyka i myślę, że nie wynika to tylko i wyłącznie z cięcia kosztów, chociaż to też jest jakiś istotny aspekt,
ale klienci widzą, że taki wewnętrzny prawnik po pierwsze no jest na 100%, jak nie 200% zaangażowany w dany projekt, a po drugie no na pewno lepiej rozumie branżę. Agnieszko, opowiadasz o swojej pracy z niezwykłą pasją. My potem do tematu pasji wrócimy, ale ja bym chciała zapytać Cię właśnie o ten Twój obszar, czyli o obszar M&A-ów. Na czym polega magia tego świata transakcyjnego? Bo z jednej strony mówisz, że to jest adrenalina, ale z drugiej strony mówisz, że to są długie godziny pracy. Dlaczego Ciebie tak ten świat wciągnął? No ja myślę, że w moim przypadku to pewnie była ta adrenalina. To był gdzieś to był też ten no, biznes stojący za transakcjami, bo no, z moich doświadczeń znowu, no ja głównie pracowałam jako prawnik transakcyjny, korporacyjny. Kiedyś tam w zamierzchłych czasach ten mój obszar był trochę szerszy, ale to było naprawdę bardzo dawno jeszcze na studiach. W każdym razie po tych wszystkich moich doświadczeniach, no, moja obserwacja jest taka, że jednak M&A są najbliżej biznesu, a to mnie zawsze pociągało. Ale tak trochę odchodząc od tego mojego subiektywnego podejścia, wydaje mi się, że w transakcjach fajne jest to, że one co do zasady nie wynikają z przymusu, tak? Że to jest decyzja jakiegoś podmiotu, że teraz chce kogoś przejąć albo się z kimś połączyć, no albo nie wiem, właściciel chce nie wiem, albo zmienić, nie wiem, zrolować swoją inwestycję, zdywersyfikować, sprzedać i tak dalej. Więc generalnie nie jest to przymus. Oczywiście są takie sytuacje, że transakcja musi być przeprowadzona i nie do końca jest to taka, nie do końca wynika to jakby z chęci właściciela, czy tam no, w zależności od struktury transakcji jakiejś spółki, ale jako, że co do zasady jest to decyzja, a nie przymus, a w wielu przypadkach prawo niestety wchodzi w grę wtedy, jeżeli już jest, jeżeli naprawdę jest źle, to też trochę inaczej jakby nastawia strony, ale też jakby strony w stosunku do swoich doradców, tak? Czyli generalnie przychodzimy, żeby coś zrobić, żeby osiągnąć jakiś sukces. A no też nie da się ukryć, że sukces napędza, tak? I myślę, że też wciągające w M&A jest to, że one wiążą się z pewnymi etapami, czyli są te milestone'y i to też jakby z perspektywy takiej typowo, nie wiem, rozwojowej, czy tam takiej naszej, mam na myśli tam nasze podejście jako człowieka, tak? Takie wewnętrzne, szukanie tej wewnętrznej motywacji, to też etapowość projektu jest czymś fajnym, bo nie musimy bardzo długo czekać na efekt, nie wiem, tak jak na przykład w postępowaniach, tak? No, wygrana w postępowaniu to jest kwestia miesięcy, jak nie lat. Tu w M&A-ach zazwyczaj ten sukces jest, jakby te etapy po pierwsze są krótsze, one są dosyć przewidywalne, tak? No bo to zawsze jest jakiś tam due diligence, później negocjacje umowy, później ten signing, czyli zawarcie kluczowej umowy, później zazwyczaj czekamy jeszcze na jakieś zgody regulacyjne, no akurat w naszym przypadku to jest UOKiK, czy tam Komisja Europejska. No i jest ten wspaniały dzień closingu, gdzie podpisujemy ostateczną umowę, wszyscy się z tego ogromnie cieszą. Wcześniej mogliśmy być największymi wrogami po dwóch stronach stołu, teraz jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi. No i jest jakaś tam closing dinner. Okej, teraz w czasach COVID-u to już może ta celebracja już nie jest taka, powiedziałabym, szeroka jak kiedyś, no ale wciąż zazwyczaj w transakcje, może nie w 100%, ale powiedzmy w 80%, jakiś sukces jest wpisany. I to też myślę, że jest fajna motywacja. I też wielokrotnie to słyszałam, tak, że jakby moja praca jest ciężka, ona się wiąże z wieloma godzinami, też z jakimiś tam wyrzeczeniami, bo zazwyczaj tempo transakcji jest szybkie, trzeba się wykazać dużą elastycznością, no też nie ukrywam, że kosztem swojego prywatnego czasu, ale jest ten sukces gdzieś tam na horyzoncie i zdecydowanie zakończenie, nie wiem, czy transakcji, czy etapu z sukcesem, no motywuje do dalszej pracy, no i też powoduje, że ta praca nie jest monotonna, tak, bo tam cały czas coś się dzieje. I jeszcze a propos magii, czy może już nie nam, bo ja już takim młodym prawnikiem nie jestem, ale będąc na studiach, czy tam krótko po studiach, zaczynając właśnie pracę w M&A-ach, a jeszcze moje pokolenie, nie znowu takie stare, ale pan nie wiem, pamięta Suitsów i tym podobne seriale, no to czy Warszawa i ten świat transakcyjny to jest taki mały Nowy Jork? No pewnie, a transakcje wielki świat. No w pewnym sensie może tak, bo pewnie są bardziej takie, powiedziałbym, medialne M&A, są to widać też w prasie, tak, czy w mediach, niż inne działki prawa, ale z drugiej strony to nie zawsze jest tak, że przychodzimy na negocjacje, siadamy w ogromnej, pięknej sali, po drugiej stronie mamy samych profesjonalistów.
bo zazwyczaj rzeczywiście tak się zdarza. Natomiast ja też mam w swojej historii takie bardzo zabawne doświadczenia, jak właśnie moment, jak przeszłam z kancelarii do grupy i miałam dwa czy trzy projekty na biegu. Dwa duże i jeden to był taki mini projekt, gdzie po drugiej stronie do negocjacji mogłam negocjować z panem, nie wiem, radcą prawnym, chyba radcą prawnym czy adwokatem, to nie ma znaczenia. W każdym razie on też był in-house'em, natomiast absolutnie nie był z działki transakcyjnej, więc ja jeszcze z tym moim takim, nie wiem, przyzwyczajeniem czy takim warsztatem osoby typowo transakcyjnej z dużej kancelarii, no to też nauczona, jakby pracująca na jakichś tam standardach, rozpoczęłam temat odpowiedzialności tak zwanej gwarancyjnej za tak zwane repy i dosyć duże było moje zdziwienie, jak pan się oburzył, więc po prostu zaczął krzyczeć, że on tutaj nie będzie dawał gwarancji za lady, skoro to są stare lady, tak? Więc no, dla mnie to było tak szokujące, w ogóle ta rozmowa była tak absurdalna, że jak zaproponowałam sobie w momencie, że powinniśmy to nagrać i wrzucić gdzieś na YouTube'a, to przynajmniej ludzie będą mieli z tego jakiś ubaw, bo no, to było dla mnie nie do pojęcia, było to też bardzo zabawne, ale to też mi pokazało taką trochę, że to nie jest tak, że może już nie do końca będzie wszystko działo tak jak w kancelarii, tak, że ja tam tylko rozmawiam z ludźmi z topowych kancelarii, nie wiem, z domów inwestycyjnych i tak dalej. Tylko no, czasami po drugiej stronie będzie ktoś zupełnie nie w tej branży, no i też trzeba będzie umieć z taką osobą rozmawiać i być może to dla mnie będzie większa nauka i większa sztuka niż jakby rozmowa z ludźmi, nie wiem, z Londynu czy z Nowego Jorku. Agnieszko, już zaczęłyśmy w sumie trochę rozmawiać na temat pasji. Na temat pasji w pracy i na temat pasji do pracy. Ja czuję, że ty tę pasję masz. Czy możesz nam trochę więcej powiedzieć, dlaczego ta pasja w pracy prawniczki czy prawnika jest taka istotna i jak może też znaleźć w sobie tę pasję? Ja myślę, że pasja do pracy jest konieczna, może niekonieczna. Bardzo pomaga w każdym zawodzie, nie tylko prawnika czy tam prawniczki, ale w naszym jak najbardziej też. I myślę, że w tej działce menejowej również. Już trochę wspominałam, że meneje się wiążą z... No są potrafią być obciążające, co wynika z tempa, z godzin pracy, zazwyczaj z wielu projektów, które się dzieją jednocześnie, z oczekiwań wielu klientów, którzy też no w związku z tymi wieloma projektami zazwyczaj tych klientów jest więcej. Tu akurat praca prawnika in-house ma ten plus, że nawet przy kilku projektach i zazwyczaj powiedzmy, że klient jest jeden, jako ta korporacja czy grupa, w której się pracuje, więc już tutaj można trochę zarządzić tymi oczekiwaniami. Ale co do pasji, to tak nawet to jest, ostatnio sprawdzałam, co to jest pasja definicyjnie, więc z jednej strony to jest wielkie zamiłowanie do czegoś, ale z drugiej to jest silny gniew. I wydaje mi się, że tak paradoksalnie obie te definicje całkiem pasują do pasji w pracy, bo z jednej strony to na pewno jest to zamiłowanie do robienia zawodowo tego, co w tej pracy się robi. W moim przypadku to są te transakcje, to są M&A, to są, ale przede wszystkim negocjacje, bo taką moją ulubioną, ukochaną częścią pracy prawnika, czy tamtego prawnika transakcyjnego, to są właśnie negocjacje. I raz, że negocjacje w praktyce, ale też dwa, ja z przyjemnością czytam książki na temat negocjacji, więc to, może już to trochę w moim przypadku idzie za daleko, ale zdecydowanie to jest coś, co ja robić uwielbiam i sprawia mi ogromną frajdę. I to jakby pod każdym względem. Po pierwsze oczywiście tych kompetencji twardych, czyli nie wiem, jakichś technik negocjacyjnych, ale przede wszystkim wiedzy, bo to jest zawsze dla mnie kluczowe, żeby mówić krótko, ale konkretnie i na temat. Ale druga kwestia to są też te umiejętności miękkie, czyli nawiązywanie relacji z ludźmi, też budowanie zaufania, bo uważam, że to jest kluczowe. To jest, i bardzo pomaga w negocjacjach, w transakcjach, też w doprowadzeniu ich do szczęśliwego końca. Natomiast co do tego silnego gniewu, to myślę, że każdy z nas ma takie momenty, że no niekoniecznie ta praca to jest to ukochane miejsce. Nie wiem, czy to złość na członków zespołu, czy na drugą stronę w transakcji, co się zdarza, tak? No bo te transakcje też wiążą się z jakimiś emocjami. Niektórzy potrafią nad nimi lepiej zapanować, zwłaszcza jak są profesjonalistami w tym, co robią, ale teraz coraz częściej, to są też moje doświadczenia, zarówno aktualne, jak i jeszcze z poprzedniej pracy, bardzo dużo transakcji jest związanych z brakiem sukcesji, czyli po prostu, nie wiem, powstała spółka rodzinna, czy tam jednoosobowa działalność, która przez te kilkanaście, czy nawet 10 lat
wyrosła w ogromną spółkę. Ta działalność była trochę traktowana jako kolejne dziecko w rodzinie, no i czasami niestety się okazuje, że inne dzieci już te, powiedziałabym, fizyczne niekoniecznie są zainteresowane kontynuowaniem biznesu, no i pojawia się wtedy temat sprzedaży, więc z tego typu transakcje, oczywiście one też mają ten element profesjonalny, bo są doradcy i tak dalej, ale przede wszystkim za tym stoi człowiek, który sprzedaje część swojego życia, więc tam tych emocji jest bardzo dużo. No i to może mieć znowu swoją pozytywną stronę, bo rozmawiamy z prawdziwymi ludźmi, a nie z funduszem inwestycyjnym, który jest określany jako pozbawiony jakichkolwiek uczuć. Ale z drugiej strony te emocje też mogą być czasami negatywne, one mogą być trudne i znowu albo można to odczytywać negatywnie, albo pozytywnie jako kolejną możliwość rozwoju, nauczenia się czegoś nowego, w tym wypadku rozmowy czy tam podejścia relacyjnego. Tym pojęciem pasji dla mnie też nierozerwalnie łączą się dwie kwestie. To są te ciekawe projekty, wyzwania, o których już wspominałam. Praca pod tytułem Bieżączka, no dla mnie nie jest. Może jest dla kogoś innego, no dla mnie na pewno nie. Więc też te transakcje no, zapewniają mi spory zastrzyk i adrenaliny i tych wyzwań lepszych, czy większych, mniejszych, ale cały czas jakiś. Trudno tutaj mówić o powtarzalności. Zazwyczaj każdy projekt, nawet jak on tam gdzieś ma te swoje, powiedzmy, standardowe etapy, chociaż to też różnie bywa, no to ostatecznie jest zupełnie inny niż projekt poprzedni, czy tam projekt kolejny. Ale druga kwestia to są ludzie i tutaj mam na myśli zarówno zespół mój, który wcale nie jest takim dużym zespołem, ale też patrząc trochę szerzej, ludzie, z którymi ja współpracuję z innych działów. Akurat no, mam taką możliwość i uważam, że to jest ogromna wartość dodana mojej pracy, czyli współpraca z działami bardziej finansowymi, tak jak z księgowością, z podatkami, z kontrolingiem. Mnie to też daje szerszy obraz, dzięki temu się uczę czegoś nowego, a dzięki temu jestem w stanie jeszcze lepiej tę transakcję poprowadzić, czy ją zabezpieczyć, bo myślę nie tylko o tym, jak to zapisać prawnie, ale żeby to było bezpieczne od strony podatkowej, finansowej, ale przede wszystkim, i to wydaje mi się najważniejsze, kwestia integracji, tak, bo zrobić transakcję to jest mniej lub bardziej, ale powiedzmy, że w miarę łatwo. To, co jest większym problemem i tutaj prawnicy zewnętrzni czy podmioty zewnętrzne nie zawsze to dostrzegają, bo to już nie jest, bo na tym etapie ich już po prostu nie ma w projekcie, to jest proces integracji, czyli łączenia jednego biznesu z drugim i to też, tutaj też po pierwsze są bardzo ważni ludzie, po drugie można gdzieś tam daje tą swoją pasję rozwijać w pracy, bo to są jakieś kolejne nowe tematy, ale też nowe wyzwania. A tak jak powiedziałam na początku, no dla mnie pasja równa się wyzwania. Rozmawiając o wyzwaniach, tak bym zaczęła to pytanie. Dzisiaj się spotykamy w ramach podcastu Prawo do Głosu, podcastu Fundacji Women in Law, a jak ty wiesz, Agnieszko, jak wiedzą nasze słuchaczki i nasi słuchacze, my zajmujemy się wspieraniem, promocją kobiet w branży prawniczej. Jak ty to widzisz? Czy uważasz, że branża prawnicza to jest męski świat? Bardzo dziękuję za to pytanie, bo temat kobiet, przywództwa kobiet, między innymi przywództwa kobiet w naszej branży, czyli w prawniczej, to jest coś, co mi jest bardzo bliskie. Powiem tak, patrząc tylko na stanowiska, nie wiem, tytularne, typu partner, head of, general i tak dalej, oraz chyba obecność, nie wiem, w mediach, w sieci, jakkolwiek to dziwnie nie brzmi, to wydawałoby się, że ten świat prawniczy, czy tam świat M&A-ów, to jest świat męski, że jakby jest zdecydowana przewaga mężczyzn nad kobietami. Natomiast wydaje mi się, że jakby wejść trochę głębiej i też tak jak ja mam gdzieś tam w głowie swoje projekty, które realizowałam, to kobiet jest mnóstwo, zarówno w branży, przede wszystkim w branży prawniczej, ale także w M&A-ach. Tylko one niekoniecznie są na tych eksponowanych stanowiskach, niekoniecznie są gdzieś tam wymieniane z imienia i nazwiska w podziękowaniach, w notkach dotyczących przeprowadzenia danej transakcji, a jeżeli są, no to niekoniecznie na pierwszym miejscu. Więc uważam, że kobiet w M&A-ach czy w ogóle w branży jest naszej jest mnóstwo, ale zdecydowanie nie są tak, powiem, pozycjonowane jak powinny. I to jest trochę przykre. Myślę, że to jeszcze wynika też z takiego starego, czy tam archaicznego podejścia, że ta praca trochę była definiowana liczbą przepracowanych godzin. To się już na szczęście zmienia. Jeszcze te kilka lat temu, jak ja pracowałam, no to niestety też trochę byłam taką chcąc, nie chcąc wyznawczynią tej zasady. Tej pracy było bardzo dużo. Oczywiście to jest kwestia decyzji, tak? To była moja decyzja, czy tam decyzja innych osób, które pracują
wiele godzin. Dopóki ta praca, jakby dopóki te godziny też są odpowiednio wynagradzane, zarówno zupełnie materialnie, ale też jakąś tam satysfakcją czy pochwałami, to powiedzmy, że jest okej. Okay. Natomiast to też uważam, że nie powinno tak zawsze działać, że sukces jest mierzony liczbą przepracowanych godzin, bo samego faktu, że kobiety, nie mając dzieci, zakładając rodziny, no nie są w stanie poświęcić 24 godzin na pracę i jednocześnie 24 godzin na dziecko czy na rodzinę, bo to jest po prostu fizycznie niemożliwe. Nie jesteśmy w stanie 48 godzin zmieścić 24, jak bardzo byśmy nie były elastyczne i zdeterminowane, żeby to zrobić. I teraz i to, jakby to jest jedna kwestia, czyli te godziny, a druga kwestia to jest też, wydaje mi się, takie podejście sprzedażowe. I tu też chyba ten jakby mężczyznom jest trochę łatwiej. Nie wiem, może jakby to co mówię, jest niesprawiedliwe, ale patrząc znowu od strony tych osób na najwyższych stanowiskach, czyli co do zasady w branży prawnej czy tam w kancelariach, to są raczej już osoby takie, które mają ten biznes przeprowadzić do nas w kancelarii, tak? Czyli trochę się sprzedać, to też raczej są stanowiska obsadzone przez mężczyzn, a kobiety są w zdecydowanej mniejszości. Także patrząc statystycznie, no uważam, że jest co najmniej 50-50, a może nawet więcej kobiet. Natomiast patrząc jak od strony marketingowej, czyli tego, czy tego pozycjonowania się, czy przede wszystkim to jest właśnie to jest dosyć bolesne, tych najwyższych stanowisk, no to zdecydowanie kobiet jest za mało i są w tej mniejszości. I zarówno w naszej branży, ale to też przecież widać w każdej innej branży. Też ostatnio, nie pamiętam z jakiego wydarzenia, ale to było jakieś międzynarodowe wydarzenie, jakiejś organizacji było pokazywane zdjęcie osób obecnych. Z tego co pamiętam, było tam 20-30 osób, kobiet albo jedna, albo zero. Nie? No to jest, to daje dużo do myślenia. Jak mogłabym jeszcze dosłownie minutę na temat tego, jak wyglądała moja kariera i praca w tym męskim świecie, to tak, no jak tak patrzę ogólnie, to zdecydowanie tych mężczyzn było, w tej branży jest więcej. Też nasz zespół transakcyjny, który jakby od strony prawnej to jestem ja, ale też zazwyczaj, że tak powiem, występujemy w dwójce czy w trójce z kolegami, którzy są odpowiedzialni za tą stronę finansową czy biznesową, no to są właśnie koledzy, tak? Też zazwyczaj na sali, gdzie negocjujemy, to tak średnio na 10 osób kobiet są dwie. To są takie moje ostatnie, chociaż nie, nawet nas było tam więcej, nie wiem, 13 osób, dwie kobiety. Poprzednie transakcje zazwyczaj też tak to wygląda. Przy czym to jest też ciekawe, że już na przykład w tej branży prawnej, tak, bo jeżeli my negocjujemy i tam mamy nie tylko prawników, ale też, nie wiem, osób, doradców finansowych, transakcyjnych, to jeszcze powiedzmy, że po tej stronie prawnej w miarę parytet jest zachowany, no to już od strony doradców transakcyjnych, finansowych, no niekoniecznie. Tam myślę, że głównie czy w 85% są mężczyźni. A czy uważasz, że może odpowiedzią na to, co zrobić, żeby wspierać kobiety, to jest właśnie mentoring, czyli takie programy mentoringowe, jakie my w fundacji realizujemy, czy takie inicjatywy, jakby to powiedzieć, które wspierają kobiety, które już są liderkami, albo które tymi liderkami chcą zostać? Ja myślę, że jak najbardziej. I właściwie każde działanie, które ma też na celu podkreślenie tej roli kobiety w biznesie jest bardzo ważne. Oprócz Fundacji Women in Law, to ja też współpracuję od jakiegoś czasu z Fundacją Girl Move. Tam też jest, to nie jest jakby związane z branżą prawną, natomiast to jest położony nacisk na edukację, ale na każdym etapie, łącznie z MBA-em, dziewczyn z Mozambiku, po to, żeby one też mogły zaistnieć, ale żeby docelowo, bo misją tej organizacji jest to, żeby docelowo te dziewczyny mogły przejąć kluczowe stanowiska w kraju i dzięki temu mieć realny wpływ na to, co tam się dzieje. Ale przechodząc do mentoringu jako takiego i jego przywództwa kobiet, uważam, że to jest super ważne, bo wynika to z tego, że nie wiem, no moje przemyślenia są takie, że jako adept, student czy osoba świeżo po studiach, która zastanawia się, co chce robić, a nawet jak ma pomysł, że chce działać w konkretnej działce, w konkretnej branży, to bardzo często jest rzucana na głęboką wodę. Czyli właśnie, albo jest rzucana na głęboką wodę i pewnie też to zależy od jej konstrukcji psychicznej, osobowości i tak dalej, więc albo sobie poradzi i zrobi świetną karierę, albo niekoniecznie. Albo drugi scenariusz może być taki, że jest taka trochę pozostawiona sama sobie, tak? Czyli tu jest twoje biurko, to jest twój komputer, no i teraz zabierz się do pracy.
I oczywiście, że no, mamy 5 lat studiów za sobą, tylko no, też się nie ma co ukrywać, znaczy nie ma co się oszukiwać, że w niektórych działkach, tak jak na przykład M&A, no to nikt nas na studiach tego nie przygotuje, bo nie ma takiego przedmiotu jak fuzje i przejęcia. Jest prawo handlowe czy prawo gospodarcze, bo to się różnie nazywa na różnych uczelniach, ale tam ono się koncentruje na wpływaniu na pamięć kodeksu spółek handlowych, a to nie pomaga w transakcjach. No i przychodzi taki prawnik do pracy, dostaje ten swój komputer z Lexem Legalisem i umowę do napisania, czy tam do zrobienia jakieś załączniki, takie, które pozostawione, czy pozostawiona sama sobie. Myślę, ja wiem, że to wynika pewnie z braku czasu tych właśnie osób doświadczonych, ale myślę, że jeżeli ten czas byłby zainwestowany, to by też sporo dało, tak? Czy właśnie w jakichś projektach mentoringowych, ale to może być i mentoring zewnętrzny, ale też wewnętrzny w ramach, nie wiem, kancelarii, czy nie wiem, spółki, w zależności od tego, gdzie ta praca jest wykonywana. Ja też miałam jakieś czasem takie przemyślenia, że tych liderów nam brakuje i to są zarówno liderzy, w cudzysłowie biorę, życiowi, tak, czyli osoby, które, no, które mogą być jakimś wzorem, które wyznają wartości, które też są zbieżne z naszymi wartościami, ale też pozwalają kogoś przygotować do roli. Nie każdy pochodzi z rodziny prawniczej, jak nawet z tej rodziny prawniczej pochodzi, no to niekoniecznie wyrósł w rodzinie, gdzie wszyscy robili M&A, tak, czy robili transakcje i super naturalne jest to, że pracuje się po wiele godzin i że ta praca też no, przynajmniej przez jakiś czas jest bardzo ważna, a może nawet przysłaniać inne dziedziny życia. I może taka właśnie osoba, która jest rzucana na głęboką wodę, może się dosyć późno zorientować, że to nie do końca tak powinno wyglądać. A wydaje mi się, że mentoring, czy tam ten właśnie leadership, czy takie możliwość dyskutowania z liderami, szukania trochę tych wzorców, będzie pomocna w tym sensie, że też pozwoli jakoś, nie wiem, trochę się zastanowić nad tym, co się robi, zrewidować, czy rzeczywiście każdy projekt trzeba wziąć, może też trochę nauczyć asertywności, priorytetyzowania projektów, tego esencjalizmu, o którym się coraz więcej słyszy, ale przede wszystkim też pozwoli wzmacniać, już teraz przechodząc na temat do typowo kobiet prawniczek czy tam liderek, pozwoli zwiększyć tą obecność kobiet, ale też taką, myślę, odwagę, żeby zabierać głos, żeby walczyć o te, albo po prostu oczekiwać tych najwyższych stanowisk, bo jeżeli nikt nas tego nigdy nie nauczył, a niestety wychowanie zazwyczaj było takie, że dziewczynka ma być właśnie grzeczna, ma się dobrze uczyć, no i niekoniecznie była nastawiana bojowo, żeby walczyć o swoje, no to może właśnie musi przyjść ktoś z zewnątrz, taki mentor z danej dziedziny tej profesjonalnej, z tej branży, żeby gdzieś też to krzewić. Agnieszko, bardzo serdecznie dziękuję Ci za naszą rozmowę. Myślę, że to, o czym mówiłaś w kontekście czy mentoringu, czy tematu związanego z przywództwem, to się bardzo dobrze wpisuje w cele nasze, w cele fundacji. Zresztą właśnie w trakcie trwania naszego programu mentoringowego nie tylko mentee pracują w takim modelu 1:1 z mentorkami czy mentorami, ale też właśnie organizujemy spotkania z mentorkami, mentorami wspierającymi, którzy i które opowiadają właśnie o pracy w tej dokładnie, że tak powiem, działce prawa. I myślę, że to jest bardzo istotne to, co ty powiedziałaś, że dobrze jest pewnie gdzieś tam na początku kariery poznać, z czym się wiąże praca, na przykład w M&A-ach, że to nie zawsze wygląda tak jak w serialach, tak bym mogła powiedzieć, ale już podsumowując naszą rozmowę, bardzo mi się podoba to, że mówisz szczerze o tym, z czym się wiąże praca w M&A-ach, ale jednocześnie czuć w tym, co mówisz, to, że naprawdę to lubisz i że robisz to z pasją. Agnieszko, jeszcze raz bardzo serdecznie Ci dziękuję. Bardzo dziękuję.